Emma, widzisz ich? Widzisz go z tą dużą, wielką Elizą? Nie, nie widzę go, ale chyba musimy się ukryć. Chodź, nie wychodźmy. Ja się trochę boję. Jest. No tak, ale nasza, moja deska skateboardowa jest zbyt duża, żeby się z nią chować. Musimy ją schować i uciekać. No okej, no to co? To może schowamy ją gdzieś tutaj. Przecież zobacz, jest tyle miejsc. Tyle miejsc? Ach, no, na przykład tutaj, zobacz, w te krzaki. W krzaki? Chcesz, żeby ktoś mnie ukradł? Nie, nie, zobaczysz, nie będzie jej widać. No dobra, dobra, okej, no to wrzucę ją w sam środek i nie powinno być jej widać z daleka, ani z bliska. A, okej, wydaje mi się, że nie można jej zobaczyć. Co myślisz? Nie, nie, wszystko jest super. No to co? Idziemy. Emma, Emma, Jezu, widzę ich. Szybko, szybko, szybko. Chodź za mną. Uciekamy. Gdzie? Ale dokąd? Szybko. No i gdzie te bachory? Widziałeś je? Nie, nie widziałam ich. O, muszę się odwdzięczyć tym głupim Julianie. O, to chyba jest deska Juliana. Tego małego gnojeczka. Chyba ją stąd wyciągnę. I co? Nie, to będzie kradzież. No i co z tego właśnie? O to wszystko chodzi. Przecież ją wyciągnę i zepsuję. To będzie moja zemsta. Nie, nie, musimy go znaleźć. Chodź, znajdziemy jego i tą młodszą siostrę i damy im popalić. Myślisz? To jest bez sensu. On się nawet nie zorientuje, że ta deska została zepsuta. No dobra. Dobrze, że dobiegliśmy do tego centrum handlowego. No, no, to co? Gdzie teraz się schowamy? No nie wiem. Tutaj jest tyle ludzi. Powinno być łatwo się ukryć. Chodź. O matko, ile ludzi. No ale żebyśmy się przynajmniej nie zgubili. To chodź, pójdziemy zapytać. O tam, zobacz, chodź, pójdziemy, chodź za mną. O nie, Julian. Julian i ta Eliza idą, widzę ich. Chodź szybko, w tamtą stronę, za mną. Ale dokąd? O, dzieciaki, co wy tutaj robicie? Tutaj nie można wchodzić. Tutaj musimy po prostu się ukryć, bo po prostu obawiam się chowanego. Och, ile tutaj jest ludzi. Mam nadzieję, że uda nam się ich znaleźć. Myślisz? Musimy się chyba rozdzielić. Nie, nie rozdzielamy się. Na pewno znajdziemy te rudowłose dzieciaki. Julian Wróblewski. Chyba go zatukę, jak go znajdę. Ja też. My musimy się po prostu, bawimy się w chowanego, musimy się schować, proszę pani. Dziękuję pani bardzo za możliwość ukrycia się. Chodź tutaj, chodź tu, za ladę. Ale dzieci, co wy tutaj robicie? To nie jest miejsce dla klientów. My tutaj tylko chcemy się po prostu schować, bawimy się w chowanego i szukamy czegoś w ogóle. Coś nam spadło w międzyczasie. Ej, ty! Widziałeś może małego chłopca rudego i z młodszą siostrą? Nie, nie, zupełnie nie. Rozpaduwa. Au! Ej, ty! Widziałaś małego rudego chłopaka i młodszą siostrę? Nie wiem. A czy jesteś ich mamą? Mamą? No bo jesteś taka duża i myślałam, że mamą. No nie wiem. Co? Och, jesteś głupia. Ej, ty, widziałeś może tych małych rudych? Spadówę zatem. Au! No matko, nie znajdziemy im w tym tłumie. No i co? Jakieś nowości? Nie, zupełnie nie. Ty ich znalazłaś? No nie, ja nie, a ty? No ja też nie, jesteś do niczego. Ej, słyszałaś? Chyba go słyszałam. Tak, tak, chyba słyszałam. No, już się kłócą. O nie. O, może uciekniemy na górę. Chodź, chodź szybko za mną tędy. Popatrzę. Okej, dobra, czysto. Biegniemy do windy. Do windy? Tak, za mną, chodź. Okej, ale musimy biec. Biegniemy, szybko. Jest winda. I na górę, jedziemy na wyższe piętro, szybko. Okej. Halo, przepraszam, szukamy małego chłopaka rudego z młodszą siostrą. Widziałaś pani? No nie, zupełnie nie. Nie wiem, o czym mówicie. O nie, on chyba mnie widzi. Emma, on chyba mnie zauważył. Tam są. Chodź, Eliza, za mną. Są do góry, jadą windą, zobacz. Musimy ich dogonić.
O nie, nie, teraz musimy gdzieś schować. Tylko gdzie? Dokąd wejdziemy? O nie, szybko. To może za tymi manekinami z sukniami. Tak, pod suknię. Ty pod jedną, a ja pod drugą. Schowaj, nałóż na głowę i schowamy się z tyłu. Szybko. Ema, myślę, że nie można nas nie można nas zobaczyć. Szybko, schowaj się bardziej. Okej, spróbuję. No, gdzie oni są? No przecież przybiegliśmy najszybciej jak mogliśmy. Nie mogli tak sobie zniknąć. No nie mogli. Może mogłabyś ich znaleźć. A ty? Jesteś do niczego. To ty jesteś do niczego. I jeszcze dodatkowo duża i głupia. Słucham? Tak, jesteś do niczego. Och, straszna. Szukaj ich. To ty ich szukaj. Och, jesteś do niczego. Ty też jesteś do niczego. Przecież dlaczego zwalasz na mnie? Och, Julian Wróblewski. Gdzie jest ten rudy chłopak? No nie wiem. Tak samo ich nie mogę znaleźć jak i ty. Słyszysz? Kłócą się. Nie zobaczyli nas. Świetna kryjówka. Ema, chyba zrobię mu kawał. Gdzie oni mogą być? Wkurza mnie ten chłopak. Muszę się odwdzięczyć i chyba go uduszę, jak go znajdę. No przecież wyszli z tej windy. Okej, chyba teraz co mogę zrobić? Ściągnę mu spodnie. Ale to będzie dobre. Wszyscy go zobaczą. No nieźle. Ema, patrz. Gdzie oni są? Julian, Ema, gdzie jesteście? Tutaj. Ha, widzisz, ale masz dobre gacie, różowe, po matce. Widzicie od tego młodego człowieka? Ma różowe spodnie, różowe majtki. Ema, uciekamy, Ume, uciekamy. Widziałaś te spodnie? A widziałaś te gacie? Tak. Spadamy, uciekamy. O nie, ja go ukręcę mu łeb. O Julian, twoje spodnie są na dole. Wszystko szybko, wciągaj je. Co za majtki.